Widzę, że jest tutaj jakieś wyposażenie. Trzeba zerknąć ze środka. Wow. Ale klimat. Dobrze, że wpada nam światło dzienne, bo nie wziąłem latarki z sobą dzisiaj. Butelki z Coca-Coli i portret jakiegoś starszego mężczyzny. Być może nawet właściciela. Zauważcie, że na meblach są marmury. Miejsce jest naprawdę klimatyczne. Siemaneczko. Tutaj również to są chyba meble z kompletu, również biały marmur. Stara szafa antyczna. Tu mam jeszcze kilka pomieszczeń. Tutaj już nie widać nic za bardzo. Szkoda, że nie mam z sobą latarki. Stara szafa, kominek marmurowy. Zobaczcie, jakie gigantyczne łuski. Na ziemi żelandor. Jednak chodźmy tam, gdzie więcej światła jest. Jest tu zejście do piwnicy. Jednak z tą latarką telefoniczną niewiele zdziałam. Straszne błoto tutaj jest. Tutaj mamy sypialnię. Też niezły widok. Zobaczcie to łóżko drewniane. Zdobienia takie same jak na szafie, czyli to jest komplet. Z tyłu schowane wieszaki.
Czy jest tutaj jeszcze piętro gdzieś wyżej? Dobrze by było wejść jeszcze na górę. No tu już byliśmy. Nie widzę nigdzie schodów. A tutaj, o, i się znalazły schody. Jednak nie jestem pewien, czy się nadają, by po nich chodzić. Tutaj również mamy światło dzienne. Bardzo dobrze. Stare walizki. Nie wiem, czy można tu wchodzić. Czy deski się nie zarwią? Nie będę już wchodził. I mamy jeszcze strych. Pamiętacie jeszcze? Takie stare walizki. Teraz są sprzedawane jako antyki. Ale gigantyczny strych. Tam może być coś ciekawego. Powoli będę się posuwał tam. Po którym chodzę, nie wygląda na stabilne. O, jaka maszyna. Ciekawe, do czego to służyło. Jeśli ktoś z was wie, proszę piszcie w komentarzach. Wszędzie wystające gwoździe. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Zobaczcie. Dechy przegnite. Tu już mamy beton. Także jak runie, to już konkretnie. Dobra, idziemy na dół. Niedobrze.
jak ktoś jedzie. Może przez... Tak, przyjechał tam bus. Być może to właściciel. Trzeba się stąd zawijać. Mimo że to ruina i wszystko wokoło się rozpada, jednak ta ziemia do kogoś należy cały czas. Myślę, że nie byłoby wielkich problemów, ale najlepiej ich unikać. Jest tam dwóch gości. Czyli na razie nie wychodzę stąd. Poczekam, być może za chwilę odjadą. Sprawdzimy teraz resztę gospodarstwa. Budynków. Zaraz sprawdzimy, co się w nich znajdowało. Najprawdopodobniej trzymano tu zwierzęta. Ten budynek jest budynkiem mieszkalnym, a to reszta chyba wokoło to część gospodarstwa. Co tutaj? Tu już jest wszystko zalane. Wóz. Z rozrzutnikiem z tyłu. A co to za budka? Być może kiedyś była to budka robotnicza. Ktoś kiedyś chciał odremontować to miejsce. O kurde. Tutaj się dach całkowicie zwalił. Koło od traktora. Tutaj kolejne. Nawet oczko wodne tutaj jest. Nie wiem, czy było od początku, czy po prostu się samo zrobiło.
Uhu. Ile główienek zaschnięte, można chodzić. Stąd zaczynaliśmy eksplorację i w tym miejscu zakończymy. To by było tyle z tej eksploracji. Niewiele było wyposażenia, jednak mam nadzieję, że warto było wejść do środka i sprawdzić, jak wygląda. Przede mną jeszcze kawał drogi, będę musiał się zawijać szybko, o ile oczywiście właściciel pojechał już. Być może są to ludzie, którzy po prostu przejeżdżali tędy, zajrzeć na swoje pole. Oby tak było. Płyty winylowe. Dobra, zerknijmy tylko, czy pojechali sobie już. Jak tak, to zawijamy się stąd. Dobra, jesteśmy wolni, możemy iść. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnej eksploracji.